No dobra, obiecałem Wam, że pokażę Wam Sida nocą, także pokazuję. Otwórzmy sprzęciora. Także nie wiem, jak to będzie widać na nagraniu, ale może coś tam będzie widać. Zobaczcie sobie z przodu i zobaczymy światło z tyłu. Ale najpierw zajrzyjmy do środka. Sytuacja wygląda tak. To jest zestaw wskaźników, który się właśnie drze, zaraz przestanie. O. I powiem tak, mi się bardzo podoba zarówno podświetlenie, które nie jest ani za mocne, ani za słabe. Wszystko tutaj widać, a jednocześnie w oczy jakoś nie razi. Zobaczcie, jak to wygląda. To, co mówiłem w pierwszych wrażeniach, czyli to, co widzicie, 23 stopnie, no teraz wiadomo, że jest to mega widoczne, ale w dzień, powiem szczerze, że wystarczy, że trochę poświeci słońce i tego nie widać kompletnie. Także faktycznie też słyszałem na to narzekania, jeszcze zanim odebrałem samochód. To jest pierdoła, tak jak mówiłem, ale faktycznie tego nie widać. Tablecik, który no to już też staje się coraz częstsza opcja. Ja mam różnie, raz mi się te tablety podobają, raz nie. Ten mi się akurat podoba, ma taką fajną w dzień, jest bardzo fajna czerń. Jest bardzo prosty w obsłudze, w ogóle naprawdę telefon podłącza się moment. Wszystko działa tak jak trzeba, działa dość szybko, przynajmniej na tyle, na ile ja korzystałem, jest naprawdę bardzo w porządku. No, Ameryki tutaj żadnej nie odkryjemy. Nie ma tutaj jakichś rozwiązań, które byłyby jakieś niesamowite, a jednocześnie wszystko jest bardzo czytelne, tak po prostu, tak jak powinno być. Jest bardzo ok. Dobra, zobaczmy, jak wygląda to z zewnątrz, bo pewnie jesteście ciekawi. Jeśli chodzi o tył, no to możecie sobie wyrobić opinię. Wygląda to tak. Mam nadzieję, że jakoś się bardzo ta łapa nie trzęsie mi. O. No i dajcie znać, fajnie, nie fajnie. Mi się podoba. Powiem szczerze, że na żywo wygląda dużo lepiej niż w tej chwili, tak jak patrzę na ekran. Na żywo myślę, że to wrażenie jest dużo fajniejsze. Taka sytuacja. A zobaczmy jeszcze przód. Ciężko to pokazać, bo oczywiście światła dosyć ciężko nagrać. I jeszcze do tego migają, ale jeśli chodzi o ich jakość działania, no to jest mega. No chyba nic nie widać. Teraz to już w ogóle nic nie widać. No ale robię co mogę. Dobra, przejedźmy się kawałeczek takiej wieczornej jazdy. Ponieważ nie chcę mówić w tej chwili o odczuciach z dzisiejszych jazd, bo to wszystko zawrę już w teście. Były pierwsze wrażenia i tak dosyć długie. Chciałbym zapytać Was o taką rzecz trochę inną przy okazji tej wieczornej jazdy. Jak podchodzicie do czegoś takiego jak marka samochodu? Chodzi mi konkretnie o to, bo też czytałem w komentarzach, osoby różne pisały do mnie, ja sam też no zwracam na to uwagę, ale nie chcę nic sugerować ze swojej strony. Jak podchodzicie? Powiedzmy, jeździcie 5, 6, 7-letnim BMW. Jesteście przyzwyczajeni do samochodu klasy premium. I nagle zmieniacie samochód. Macie jakąś tam określoną kwotę pieniędzy. I nie chcę wchodzić tutaj w dywagację kupna samochodu, to co już też robiłem filmik, używanego, wyższej klasy, a kompaktu, powiedzmy, na przykład Kia. Chodzi mi o to, czy podchodzicie do kwestii prestiżu marki w taki sposób, że o, jest Kia, ma fajną cenę, dobrze, jest ekonomiczna, fajnie jeździ, bardzo fajnie wygląda. Załóżmy, że macie, może tak nie myślicie, ale załóżmy, że macie takie podejście. Jest mega dużo różnych elementów samochodu, które Wam się podobają, które Wam pasują. No ale jest to Kia i bardzo wiele osób w głowie ma, czy to będzie Kia, czy to będzie Hyundai, czy to będzie Skoda, wszystko jedno. Chodzi mi o marki, które no nie są jakoś tam uważane za prestiżowe.
I teraz moje pytanie brzmi, czy macie coś takiego w głowie, że mimo że samochód pasuje Wam pod bardzo wieloma względami, a może nawet pod każdym, to jesteście w stanie zrezygnować z zakupu takiego samochodu, dlatego że macie w głowie, no nie, Kia to albo Hyundai, albo Skoda, to nie, będą się ze mnie śmiać, albo sam się z siebie będę śmiał, to zawsze były, nie wiem, słabe samochody i nie kupię tego, bo coś tam mi siedzi w głowie. Jeździłem do tej pory BMW, miało ileś tam lat, no ale był to samochód premium. No i nie wiem, dołożę dużo więcej albo kupię też znowu używany, ale chodzi mi tutaj tylko dlatego, że mam w głowie ten aspekt marki, która nie kojarzy mi się jakoś tam, nie wiem, z prestiżem. No, wszystko jedno jak to nazwać, myślę, że wiecie o co chodzi. Dajcie znać, czy macie coś takiego, jak się oczywiście nie wstydzicie. Ale jestem ciekawy, bo też spotkałem się z różnymi takimi opiniami, czasami też piszecie do mnie, gadamy sobie gdzieś tam na mailu czy na Facebooku i parę osób właśnie pisało, że a no kupiłbym tam, testowałeś jakąś Kiję, ale no gdzie ja będę jeździł Kiją, mówisz, że fajny, no byłem na jeździe próbnej, bardzo mi się podobała, ale ja do tej pory jeździłem Volkswagenem albo czymś, no to nie, to Kija to mi nie pasuje. I ciekawy jestem Waszej po prostu opinii na ten temat. Także jeśli macie ochotę... O, fajna sytuacja. Chyba się Pan trochę nie zmieścił. Nie wiem, czy Wy też to teraz widzicie. Dobra akcja. No ale dobra, wiadomo o co chodzi, także nie będę dzisiaj przedłużał tego filmu, bo już jutro będę kręcił pełen test. Oj, znowu się nie wyrobi. Masakra. Jeździ czymś takim po rondzie. No trochę Panu nie zazdroszczę. Dobra. Także ja się w tej chwili będę z Wami żegnał, czy w zasadzie mówił dobranoc, bo to już 12. I czekam na Wasze opinie i tam sobie pogadamy. Ja też pewnie jakoś się włączę do dyskusji, wyrażając swoją opinię. Trzymajcie się, cześć!